Cześć robaczki, dzisiaj trochę o skoku Wołomin, kto poluje na motocyklistów i mamy nowe wyspy w Polsce. A co? Niedługo będziemy jak burżuje, domek we Francji, wyspy nad morzem. Także subik, łapka i lecimy. Skok Wołomin, bardzo ciekawa sprawa. Rozwiązanie jej chyba nigdy nie nastąpi. Tak jak Amber Gold. I tak samo jak w Amber Gold posadzi się słupy, zniszczy im życie, bo czemu nie? W końcu powstanie komisja, która będzie ciągnąć kasę, nic nie odkryje, nikomu nic nie udowodni, przesłuchiwani będą śmiać się w twarz i na tym będzie koniec. A kto tym razem bierze się za sprawę skoku? Ano nikt. Nie nikt, tylko nikt. Czyli wiemy, że nic się nie znajdzie. Nic. Przecież to nikt, a jego pracę już mamy wytłumaczoną i wiemy, jak działa ten mechanizm wspólny z naszym rządem, nie? Jak podaje Onet, Najwyższa Izba Kontroli bierze się za jedną z największych afer finansowych ostatnich lat, upadłości Skok Wołomin. Przewijają się w niej nazwiska prominentnych polityków, celebrytów, osób ze świata przestępczego, ludzi służb oraz najważniejsze instytucje finansowe. Afera Skok Wołomin to jedna z największych afer gospodarczych w trzeciej RP, która mimo upływu kolejnych lat wciąż nie została wyjaśniona, a organy państwa nie potrafią lub z przyczyn politycznych nie chcą wskazać oraz pociągnąć do odpowiedzialności prawdziwych twórców tego złodziejskiego procederu. Ze Skok Wołomin, drugiej co do wielkości kasy w Polsce upadłej w 2015 roku, wyparowały prawie 3 miliardy złotych. Duża część, około 800 milionów, została wyprowadzona w bezczelnie prosty sposób przez podstawianie tzw. słupów, często bezdomnych, których przywożono do Wołomina z całej Polski. Po kredyty szli ze sfałszowaną dokumentacją, poświadczając nieprawdziwe zarobki i nieruchomości pod zastaw. Przestępcom pomagali rzetelni rzeczoznawcy. Zdaniem prokuratury spółdzielcza kasa działała jak mafia, która wołomińską kasę inwestowała w wiele różnych biznesów, w tym m.in. media, biopaliwa, turystykę, firmy produkcyjne czy nawet krematoria. Jak pisał Puls Biznesu, powołując się na akta ze śledztwa, wyciągane ze skoku pieniądze trafiały choćby na potrzeby telewizji rolniczej czy budowlaną spółkę Hydrobudowa Gdańsk. Gang inwestował również w gazety i film jako producenci Bitwy Warszawskiej 1920. Lokowano pieniądze również w hotelach ze spa, w apartamentach, produkcję Cydru oraz browar regionalny BOS. Z akt śledztwa wynika także, że w latach 2009-14 Skok Wołomin nie tyle udzielał kredytów w zasadzie każdemu, kto po niego się zgłosił, co zwyczajnie rozdawał pożyczki, często na setki tysięcy, a nawet kilka milionów złotych. W aktach sądowych sprawy upadłościowej widnieje lista około 400 pożyczkobiorców, którzy po upadku kasy nie spłacali swoich zobowiązań mimo nadzoru Krajowej Kasy Skok, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Największe kwoty były brane m.in. przez celebrytów, biznesmenów, prawników, urzędników oraz przez ludzi powiązanych z dwoma głównymi organizatorami całego przekrętu, Piotrem S. i Piotrem P. Wciąż nie ma jednak pewności, że lista, którą dysponuje wymiar sprawiedliwości, jest pełna. W rezultacie, w wyniku upadku Skok Wołomin z pieniędzy zostało okradzionych ponad 250 tysięcy osób, z czego część poszkodowanych w aferze wciąż nie odzyskała swoich pieniędzy i zapewne nigdy ich nie odzyska. Co prawda, Bankowy Fundusz Gwarancyjny pokrył straty większości poszkodowanych, ale o odzyskanie swoich oszczędności wciąż walczą ci, którzy w Skok Wołomin posiadali lokaty powyżej 100 tysięcy euro. To grupa kilkuset osób. A nawet ci, którym fundusz zwrócił pieniądze, od paru lat wzywani są przez syndyka do zapłaty dwukrotności udziałów. Tak jakby to oni odpowiadali za upadłość kasy. To kwoty od 500 do 2000 zł ścigane są często od ludzi starszych, emerytów, którzy nie potrafią zorganizować sobie obrony prawnej. Afera Skok Wołomin ma przede wszystkim także swój polityczny odcień. Do dzisiaj nieznane są powiązania polityków Prawa i Sprawiedliwości ze skokami. Jeden z organizatorów Skok Wołomin, Piotr P., złożył zeznania, z których wynikało, iż obecny minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz dwóch ówczesnych senatorów PiS, których nazwiska nie padły, otrzymywali pieniądze ze Skok Wołomin. P. opowiadał w zeznaniach, jak rzekomo wręczał politykom PiS gotówkę w kopertach. Jeżeli sąd usłyszy, że czołowe nazwiska polityków, którzy są już u władzy, są to osoby, które bardzo dobrze znamy i otrzymywały od nas ze Skok pieniądze,
Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nie byłem jedyną osobą, która przekazywała tym panom koperty z banknotami. To jednak nie jedyny wątek łączący sprawę Skok z politykami, bowiem to politycy związani z dzisiejszą partią rządzącą tworzyli po 1989 roku w Polsce system KAS. Byli to wieloletni senator PiS Grzegorz Bierecki, jego brat Jarosław Bierecki, Adam Jedliński, Grzegorz Buczkowski, a także Lech Kaczyński. Według jednego z dokumentów komisji harmonogramu jej prac przy aferze Skok Wołomin, Kasa Krajowa wiedziała o problemach finansowych wołomińskiej kasy już od 2008 roku, czyli kiedy jeszcze Bierecki był prezesem Kasy Krajowej. Mimo to nie zawiadomiono prokuratury o nieprawidłowości, ani nie ustawiono tam zarządcy komisarycznego, do czego teoretycznie zobowiązywała ustawa Skok. Z dokumentu wynika również, że już po przejściu nadzoru nad skokami przez KNF Kasa Krajowa nie poinformowała komisji o tym, kiedy sprawdziła nieprawidłowości w Skok Wołomin oraz nie przekazała do KNF dokumentacji z kontroli wołomińskiej kasie o powiązaniach ze światem polityki afery Skok Wołomin. Także były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak, który wykrył nieprawidłowości w Skoku Wołomin i zapewniał później niemal śmiertelnie skatowany przez nieznanych bandytów. W tej grupie przestępczej byli przedstawiciele zarówno byłych służby specjalnych, jak i świata polityki. Niedługo potem stał się on także celem wielokrotnych politycznych ataków ze strony polityków obozu rządzącego, m.in. twórcy Skok Grzegorza Biereckiego czy ministra sprawiedliwości. W dodatku prokuratura postawiła Kwaśniakowi zarzuty niedopełnienia obowiązków w tej sprawie, co jednak największe kontrowersje dotyczą osoby samego Biernackiego, pod którego adresem opozycja od lat formułuje mocne zarzuty, jakoby Kasa Krajowa Skok w pewnym sensie pozwoliła stworzyć pompę sącą, która ze Skoków wyprowadziła pieniądze do kilkunastu spółek w Luksemburgu, których były senator był założycielem. O tym, że Najwyższa Izba Kontroli teraz zamierza wziąć pod lupę działania instytucji państwowych przy aferze Skok Wołomin, zapowiedział niedawno w wywiadzie dla Business Insider prezes Izby Marian Banaś. Kolejna ważna sprawa to jest Skok Wołomin. Wiemy, że tam prominentne osoby ze wszystkich stron politycznej sceny brały kredyty i pożyczki do kilku milionów złotych. Pieniędzy nie oddały, a Skok Wołomin upadł. To też będziemy chcieli skontrolować i wyjaśnić. Na tym etapie pewne bardzo interesujące informacje już posiadamy. Na bieżąco monitorujemy działanie organów państwa w tej sprawie i przygotowujemy się do kontroli, mówił z końcem marca tego roku Banaś, który od miesięcy jest na politycznej wojnie z Prawem i Sprawiedliwością. Jak twierdzą źródła Onetu, decyzja o wszczęciu kontroli NIK w sprawie Skoku Wołomin to m.in. pokłosie tego właśnie zawiadomienia, w którym zarzucono równo syndykowi, jak i funkcjonariuszom publicznym prowadzenie postępowania upadłościowego na szkodę wierzycieli, w tym w szczególności deponentów członków kasy. Onet dotarł też do powyższego powiadomienia, wyłania się z niego zaskakujący obraz działań głównie syndyka Lechosława Kochańskiego, polegający, jak czytamy w dokumencie, między innymi na zaniżaniu wycen nieruchomości zabezpieczonych na poczet wyłudzonych pożyczek, czy też działanie na rzecz osób powiązanych. Jak ma wynikać z zeznań świadków w postępowaniach karnych z członkami grupy przestępczej organizującej nieruchomości jako zabezpieczenie pod wyłudzenia, w tym głównym oskarżonym Piotrem S. Ponadto, jak wskazano w zawiadomieniu do prokuratury, syndyk miał ukrywać przed wierzycielami dane co najmniej 83 nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów zasięgniętych w Skok Wołomin, a także świadomie podejmować działania uniemożliwiające sprzedaż w całości majątku jednemu z banków. Działania syndyka oraz funkcjonariuszy publicznych, którzy powinni sprawować odpowiedni nadzór nad postępowaniem upadłościowym jednej z największych gospodarczych afer III RP, mnożą tylko kolejne pytania i wątpliwości. Tylko czy NIK cokolwiek zrobi? Na pewno nie. I nic z tego nie wyjdzie. Także nie ma co się nastawiać na jakieś spektakularne sukcesy. Powiem Wam, że czytałam książkę, którą napisała kobieta po wyjściu z więzienia, opisuje tam historię swoje i swoich koleżanek, czyli no współwięźniarek. I książka zaczyna się od właśnie kobiet, które znalazły się tam w związku z aferą Skoku Wołomin. Jedna bezdomna, która użyczyła podpisów za alkohol i kolejna to matka karmiąca jeszcze dziecko. Pracowała w banku. Od osoby zatrzymane powiązane ze sprawą. Bezdomna i matka karmiąca dziecko. Znaczy nie mówię, że jak jest matką, to nie robiła jakichś wałów, ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? I w tej książce tam ta bezdomna opisuje, jak wyglądał taki nabór bezdomnych do podpisywania tych dokumentów, więc
mniej więcej zaznajomiłam się z tym tematem tak od tej więźniarskiej strony, więc opowiadają one, jak się zaplątały w to. Także zakończy się to tak samo jak Amber Gold i takich afer wcześniej było dużo i w przyszłości będzie się pojawiać jeszcze więcej. Także my zwykli, szarzy obywatele, nic z tym nie zrobimy. Chciałoby się powiedzieć, że mamy od tego odpowiednie instytucje, ale nie mamy. Jeździsz motocyklem? No to musisz uważać, bo ktoś na motocyklistów poluje. Jak podaje Interia, policja z Kielc szuka osoby, która rozciągnęła między drzewami w lasach podkieleckiej gminy Chęciny chyba. 18 metalowych linek, najprawdopodobniej miały one zaszkodzić motocyklistom i pewnie komuś przeszkadzało, że ktoś jeździ po lesie. Jak ostatnio baba wyszła do dzieci na podwórko z nożem, bo przeszkadzał jej śmiech i granie w piłkę. Trochę to takie, a przeszkadzasz mi? To wezmę i cię zabiję. No ale policja przypomina, że wjazd do lasu pojazdem silnikowym bez zgody właściciela czy zarządcy jest wykroczeniem. Każdy, kto zauważy łamanie przepisów na terenach leśnych, w pierwszej kolejności powinien zawiadomić odpowiednie służby, straż leśną lub policję. Powiedział młodszy aspirant Karol Macek, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Niestety nie każdy próbuje rozwiązać tego typu sytuacje w sposób zgodny z prawem. W poniedziałek na terenie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Zagrody w gminie Chęciny służby leśne ujawniły 18 metalowych linek rozciągających się między drzewami. Przeszkoda była rozciągnięta w sposób mający najprawdopodobniej utrudnić przejazd lub wręcz wyrządzić krzywdę. Żaden tam utrudnić przejazd, po prostu ewidentnie ktoś chciał kogoś zabić, no bo jak to inaczej nazwać? No ale dlatego policjanci z komisariatów policji w Cięcinach prowadzą w tej sprawie czynności w kierunku bezpośredniego narażenia na utratę życia lub zdrowia, podkreślił Macek. O tym, jak taka pułapka jest niebezpieczna, przekonał się m.in. 15-letni Dominik z Tuszymy w województwie podkarpackim. Bohater reportażu interwencji Polsatu, który wracał skuterem do domu polną rozjeżdżoną drogą, rozwieszona pomiędzy słupami metalowa linka rozcięła mu krtań, tchawicę i przełyk. Chłopak otarł się o śmierć, do dziś walczy o powrót do zdrowia, normalnie jak jakiś seryjny zabójca z lasu. Za takie coś powinni mu przybić próbę zabójstwa wszystkich ewentualnych motocyklistów i rozpędzonych, biegnących zwierząt. Ludziom już nienawiść wylewa się za kołnierz. Ja nienawidzę takich samozwańczych szeryfów. Szeryf podwórka, szeryf klatki schodowej, szeryf placu zabaw, szeryf biura. Każdy czuje się ważniejszy niż drugi człowiek. Mądrzejszy, lepszy. Zero jakiejkolwiek samokrytyki. No zero. A coraz więcej takich ludzi staje na naszej drodze. Przyznajcie. No, teraz to jesteśmy burżuje. Możemy usiąść, nóżki wyciągnąć i niech się dzieje. Jak podaje Onet, trwa pogłębianie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. To jedna z największych obecnie prowadzonych inwestycji w Polsce. Prace przy pogłębianiu mają jednak efekty uboczne. Jednym są odkryte na dnie niewybuchy historyczne skarby, drugim dwie sztuczne wyspy, które wkrótce pojawią się na geograficznej mapie Polski. Pierwsza z wysp jest już widoczna, zdjęcie z powietrza pokazują jej rozmiar i postęp prac. Jej średnica to 125 metrów, a całkowita powierzchnia to 123 hektary. Brysna, bo tak będzie się nazywała wyspa, ma być przede wszystkim siedliskiem ptaków. Nie będzie na nią wstępu, podobnie jak na wyspę, która powinna nosić nazwę Śmięcka. Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych, wyjaśnia Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wyspy powstają jednak z czysto pragmatycznego powodu. Chodzi o zagospodarowanie urobku z pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście. To w sumie 23 miliony metrów kwadratowych ziemi i piasku, które zaległy na dnie kanału. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra maksymalne dopuszczenie zanurzenia statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości około 11 metrów, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie ich konieczności do odlichtunku, częściowego rozładowania. W Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w chwili wchodzi z ładunkiem około 20 tysięcy ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym. W tej chwili prace przy pogłębianiu toru wodnego Szczecin-Świnoujście
skupiają się już na etapie samego pogłębiania. Wcześniej konieczne było oczyszczanie dna kanału, dało to 45 tysięcy rozmaitych znalezisk, jak nie wybuchy z czasów II wojny światowych, ale tylko podczas prac odkryto kilka unikatowych obiektów, jak przedwojenne boje czy kotwice. Największym artefaktem okazał się jednak średniowieczny unikatowy miecz. Brysna i Święcka to dwie z trzech wysp, które zmieniają geografię Polski w najbliższym czasie. Trzecia wyspa Etyjska powstaje na Zalewie Wiślanym w wyniku przekopu Mierzei Wiślanej. Nazwy wszystkich wysp wciąż są nieoficjalne, zostały wybrane przez obywateli w ramach konkursu ogłoszonego przez Marka Grubarczyka, szefa zlikwidowanego już Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wszystko świetnie, ale nazwy tych wysp, które swoją drogą wygrały w konkursie, jak dla mnie są straszne. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale nazwy wysp powinny przy okazji dawać jakąś świetną promocję, nie? W końcu coś kosztowały, aby ludzie wiedzieli, tak, ta wyspa, to słyszałem o niej. Swoją drogą fajnie by było, jakby te wyspy na siebie zarabiały. Wtedy ludzie by przyjeżdżali, żeby mogli zostawić tutaj swoje euro i dolary. I zrobienie wokół tego promocji byłoby całkiem dobre. Tym bardziej, że turystyka teraz przez pandemię trochę podupadła. A powiem Wam szczerze, że przeglądałam newsy codziennie po kilka godzin i dopiero teraz się dowiedziałam o tych wyspach. A nazw na pewno nie zapamiętam na długo. Już nie pamiętam. A szkoda. Mimo wszystko cieszę się, że tak fajne inwestycje w Polsce się dzieją. Pozostaje tylko obserwować, czy nie zaburzy to życia wodnych stworzonek. Jak w Sopocie. Powstała marina. Oczywiście źle to przeliczyli i przez to cała plaża śmierdzi. Zamiast piasków są glony. Wejście do wody obrzydza. Chyba, że lubicie być jak sushi. Czuć się jak sushi. Tacy cali w glonach. No ale budowa powstała. Powstała. To nic, że zakłócony został cały ekosystem. Prezydent walczył, że sprzedaje się w Sopocie stroje kąpielowe na plaży, więc już tego nie wolno, bo gorszą ludzi. Dlatego mam nadzieję, że z wyspami będzie wszystko w porządku, projekt się uda w 100% i że wszystkie żyjątka będą miały tak, jak powinny mieć. No nic, żegnam robalki, życzę dobrego wieczoru, widzimy się jak zwykle jutro o 19:00, zostawcie łapkę, subka i co tam sobie jeszcze chcecie zostawić, to zostawcie. Tajemne słowo na dziś to sushi, każdy sushi dostaje ode mnie serducho. Buziam, pa!